Siemka, dzisiaj informacje hodowlane. Z góry przepraszam za szumy w tle, bo jest wiatr, więc przejdźmy do informacji hodowlanych. Tu nie ma ani jednego królika, jak widać. Zostaje te dwa samce, co tu były. Zostają one tu przełożone. Tu jest czempion, a tu jest samiec kalifornijski. Tu jest samiczka z trzema młodymi, tam są młode. Tu jest samiczka z jednym młodym, tam jest młody. Tu jest samiczka, co ma mieć wykot, burgundzka, a tu ani jednego królika. Teraz sobie przejdźmy do porodówki, jakie tam będą zmiany. Tu jest porodówka. Zmiany w niej takie zeszły, że tu nie ma właśnie tych samiczek i ogólnie. I tak, ja sobie ją ulepszę, naprawię, tą ścianę jakby wzmocnię. Zrobi się tam takie rzeczy, jakby, nie wiem, zalepić te dziury może. Tam jest taka szparka mała i tu będą młode samiczki mieszane. Od tej samiczki, co ona jest tam. Co ma mieć wykot, to jest samica burgundzka, bo ona dopuszczana do samca kalifornijskiego i ona jak okoci się i jak będą, nie wiem, no bo na pewno chyba będzie samiec, no chodzi mi o to, że jak będą samice, to samice pójdą tu, a tu pójdą samce. Jak samce się zaczną gryźć, to samce zostaną oddzielone, ponieważ tam została mi jedna klatka jeszcze, ale najprawdopodobniej samiczki zostaną przewiezione do Dawida hodowcy. Tam będą one zostawione na tucz, aż będą duże, to się później zabije. No to jak wtedy by te samiczki pojechały do Dawida hodowcy, no to samce będę tylko ja mieć. Ale to jeszcze się obejrzy, bo zależy, ile samica będzie mieć samców i samic. No to by było na tyle z informacji hodowlanych. Jeszcze będzie później chyba film zmian na porodówce. Więc do następnego razu, trzymajcie się, cześć!